Ta audycja będzie specjalnie na Wasze życzenie, bo prosiliście nas o ocenę i o komentarz mój o opłacalności inwestowania w mieszkania w wielkiej płycie. Czy warto, czy omijać ten temat? I powiem, jest to temat pełen mitów, nieprawdziwych historii, nieprawdziwych opinii o wielkiej płycie. Postaram się je sprostować i uwaga, każdy kij ma dwa końce, dlatego też to, o czym powiem, nie będzie uniwersalną prawdą dla wszystkich, no bo przecież decyzja inwestycji też zależy od tego, czy inwestujesz w celach zarobkowych w to mieszkanie, bo chcesz na przykład je wynajmować, o czym będziemy mówili na końcu i się dowiesz ciekawych rzeczy, albo czy też chcesz tam mieszkać. Wtedy oceniasz wygodę mieszkania, a może liczysz się z kosztami mieszkania, o czym też powiem w dalszej części audycji. A w ogóle, jeżeli chcecie wiedzieć więcej o rynku nieruchomości, o tym, co się dzieje, o cenach, trendach na rynku, ale także o prawie, ciekawostkach prawnych, subskrybujcie nasz kanał. Tutaj na pewno znajdziecie audycje, które mogą Was zainteresować, jeżeli jesteście zainteresowani nieruchomościami, tak dla siebie, jak i w celach zarobkowych. Wróćmy do tej wielkiej płyty i do tego, o czym powiem, a poruszę kilka tematów. Po pierwsze, to będą mity o wielkiej płycie. Po drugie, będzie to rozważenie konstrukcji budynków, rozkładu mieszkań, lokalizacji, udogodnień, komunikacji, kosztów utrzymania, także zachowania się cen wielkiej płyty w stosunku do innych mieszkań i na przykład rachunku opłacalności najmu. Tyle punktów omówimy i zacznijmy od tych mitów. Mitem jest to, że wielka płyta się rozpadnie. Jeszcze kilka lat temu, ale nawet teraz pojawiają się gdzieniegdzie artykuły, że taki dom może stać 30 albo 50 lat i legnie w gruzy. Ponad 1/4 ludności Polski mieszka w wielkiej płycie. Byłoby to fatalnie, gdyby one się teraz rozpadły, no bo przecież były budowane 50 lat temu albo i więcej. Jaka jest prawda? Najnowsze badania pokazują, że te bloki mogą stać i 150, albo może nawet 200 lat jeszcze. Wobec tego, jeżeli Twoja perspektywa inwestycji jest krótsza niż 200 lat, to nie wiem, czy masz się przejmować rozpadem wielkiej płyty. Po drugie, te bloki miały opinię jako budynków zimnych, kosztownych w utrzymaniu mieszkań tym samym, ale to już też jest w większości nieprawda, bo znakomita większość bloków z wielkiej płyty została wyremontowana, przeszła proces termomodernizacji, ocieplenia ścian, często też wymiany instalacji, wymiany okien i w związku z tym te mieszkania są cieplejsze niż były kiedyś, dorównują nawet niektóre z nich normom obecnym. Chcę też zaznaczyć, że niektórzy za wielką płytę uważają wszystko, co było budowane w czasach socjalizmu. To nie jest prawda. Wtedy budowano w różnych technologiach, także na przykład w technologii ramy H, która jest zupełnie inną niż wielka płyta, nie ma nic wspólnego i inne są też konsekwencje wynikające z tej technologii. Co jest z pewnością jakąś wadą wielkiej płyty? Wadą wielkiej płyty jest w cudzysłowie sztywność konstrukcji, to znaczy, że często mieszkania przegrodzone są ścianami nośnymi, też stworzonymi z wielkiej płyty prefabrykowanej, w której otwory są już w określonych miejscach i przesuwanie drzwi w lewo, w prawo czy łączenie pokoi nie zawsze jest możliwe, tak jak jest to na przykład właśnie w technologii ramy H, gdzie w większości budynków możesz po prostu wyburzyć niemal wszystkie ściany działowe, ponieważ żadna z nich nie jest ścianą nośną. Ale też trzeba pamiętać, że te mieszkania z wielkiej płyty projektowano w różnych okresach czasu i w już takim schyłkowym okresie wielkiej płyty mieszkanie trzypokojowe mogło mieć nawet 78, 76, ponad 70 metrów. Dzisiaj takie mieszkania są przez deweloperów budowane w wersji czteropokojowych i to jeszcze koniecznie z kuchnią w salonie. A tu miałeś w tej samej powierzchni mieszkanie trzypokojowe z kuchnią oddzielną, także niekoniecznie musisz czuć w całym domu zapachy tego, co jest aktualnie gotowane. Czyli reasumując, porównując te nowe mieszkania ze starymi, w tych nowych mieszkaniach możesz mieć większą swobodę kształtowania powierzchni wnętrza, ale też musisz się liczyć z tym, że często, szczególnie obecnie, budowane powierzchnie są mniejsze i czasami, jak mamy na jednej ulicy mieszkania
po jednej stronie deweloperskiej, a po drugiej z wielkiej płyty, to w tych z wielkiej płyty mieszkanie ma trzy pokoje, ma 65 metrów, a tu po drugiej stronie trzy pokoje to tylko 56 metrów. Jest różnica? Z pewnością. Co jest zaletą budynków deweloperskich? No na pewno wyglądają najczęściej ładniej niż te z wielkiej płyty. Ale czy mieszkasz w ładnej elewacji? Zaletą budynków deweloperskich jest to też, że większość z nich ma na przykład garaże podziemne, czy takie hale parkingowe. Tego w budynkach z wielkiej płyty zdecydowanie będzie brakować, ale też nie wszyscy koniecznie chcą mieszkać z samochodem, nie chcą, żeby ich samochód mieszkał, albo w ogóle nie mają samochodów, co szczególnie w dużych miastach teraz korzystanie z samochodu staje się mocno uciążliwe. Niektórzy podkreślają, że zaletą osiedli tych deweloperskich jest ich ogrodzenie i niektórzy twierdzą nawet duże place zabaw, dzieci się czują bezpiecznie. Szczerze mówiąc, widziałem wiele osiedli deweloperskich, gdzie bloki stoją niemal okno w okno, a te wielkie place zabaw to mają dla dzieci to mają 20 metrów kwadratowych. A jeżeli chodzi o osiedla z wielkiej płyty, zazwyczaj są tam spore podwórka, często też z wygrodzonymi placami zabaw dla dzieci, więc tu różnicy nie ma. Nawet bym powiedział, ładniej to wygląda w osiedlach z wielkiej płyty. Odnosząc się do samej lokalizacji, to trzeba pamiętać, że mieszkania z wielkiej płyty budowano już dawno temu. Te lokalizacje okrzepły zostały budowane sklepami, przedszkolami, szkołami, siłowniami, fryzjerami, różnymi tego typu udogodnieniami życiowymi. Często też one są położone bliżej centrum, w miejscach z lepszą komunikacją miejską, co jak już podkreśliłem, w niektórych miastach jest dość ważne. Owszem, nawet w Warszawie zdarza się, że osiedla deweloperskie budowane są na przykład na terenach dawniej przeznaczonych pod produkcję, pod magazyny, pod jakieś bazy transportowe, czyli dość blisko centrum miasta. I wtedy te osiedla mogą korzystać z już istniejącej infrastruktury, z tych osiedli starych, jak gdyby się wpasowują w tą starą zabudowę. Ale też niektóre osiedla w Warszawie budowane są u diabła na koliczkach, na wsiach jakichś, na dawnych polach. Jeszcze 10 lat temu czy 15 to tam rosło żyto albo pszenica i to jest właściwie poza miastem. Taka lokalizacja się ma zazwyczaj piękną nazwę. Rezydencja, miasteczko Wilanów i tak dalej, ale jaki tam jest dojazd, jaki stamtąd jest dojazd na przykład do miasta w porównaniu z mieszkańcami starego Ursynowa, którzy sobie wsiadają w metro i za chwilę są w centrum miasta, jeżeli tam pracują, to mają blisko. Te takie peryferyjne osiedla to czasami można powiedzieć, że jest jakieś wykluczenie komunikacyjne w dużym mieście, jeżeli chodzi o możliwość poszukiwania pracy. I tak samo zresztą chodzi o jeżeli możliwość wynajęcia takiego mieszkania, bo nie każdy chce mieszkać na wsi. Jak ktoś jest studentem, a ma w miarę zamożnych rodziców, no to albo pracuje w Warszawie w centrum, no to chce mieszkać bliżej uczelni czy bliżej centrum, a nie na wiosce. To samo dotyczy wynajmu krótkoterminowego. Po co turysta miałby dużo płacić za mieszkanie na peryferiach Warszawy, kiedy on chce zabawić się w tej Warszawie i ją zwiedzać, więc chętniej wybierze taką lokalizację, nawet mniejszą, ale bliżej centrum. A jakie są koszty utrzymania mieszkania deweloperskiego i mieszkania w wielkiej płycie? No i tutaj wbrew pozorom może się okazać, że zamieszkiwanie w wielkiej płycie, życie po prostu może być tańsze. Dlaczego? Dlatego chociażby, że w tych starych blokach bardzo często mamy do czynienia z kuchniami gazowymi, a w tych nowych blokach bardzo często mamy do czynienia z kuchniami elektrycznymi, nie zawsze indukcyjnymi. I może się okazać, że po prostu chociażby energetycznie taniej mieszkamy w tym starym mieszkaniu. Zresztą tego dowodzą czynsze często płacone do administracji i porównywanie czynszy tych płaconych na jednym osiedlu i tych mieszkań po drugiej stronie tej samej ulicy wskazuje, że jedne potrafią być o kilkanaście procent wyższe. Do tego w tych mieszkaniach deweloperskich często masz garaż, masz samochód. Fajnie, ale musisz za niego płacić. A na osiedlu tym z wielkiej płyty czasami jesteś w stanie parkować po prostu na parkingu na dole za darmo. Często też na tych
nowych osiedlach właśnie ogrodzonych ponosisz koszty ochrony. Ale czy naprawdę jest tak niebezpiecznie mieszkać wszędzie w Warszawie? Ludzie czują się bezpiecznie w wielu innych lokalizacjach, tam gdzie nie ma tej ochrony, a mają 100 zł więcej w kieszeni. Reasumując, kosztowo to mieszkanie w nowym budownictwie nie zawsze wychodzi taniej niż w Wielkiej Płycie. Często raczej w Wielkiej Płycie wychodzi po prostu taniej. A w czasach kryzysowych, no w zasadzie warto patrzeć na każdą złotówkę. Jak zachowują się na rynku mieszkania z Wielkiej Płyty? Powiem szczerze, że w Warszawie sprzedaż mieszkania w Wielkiej Płycie naprawdę nie jest trudna. Nawet z danych, czy też informacji publikowanych przez niektóre portale można dowiedzieć się, że rotacja czy czas sprzedaży tych mieszkań z Wielkiej Płyty jest szybszy niż tych mieszkań deweloperskich, tych takich niby nowoczesnych, no chociażby też dlatego, że są po prostu nieco tańsze. No i teraz przejdźmy też do ekonomii tego mieszkania w Wielkiej Płycie i w nowym budownictwie. Po pierwsze, jeżeli to kupujesz dla siebie, to właściwie interesuje Cię to, czy dobrze się czujesz w tym mieszkaniu, czy dobrze się czujesz w tym bloku, czy dobrze się czujesz w tej lokalizacji, w tej dzielnicy. I to są te pierwsze czynniki, które powinny decydować o Twojej decyzji, a nie zastanawianie się, czy za 20 czy 30 lat mieszkanie z Wielkiej Płyty będzie droższe czy tańsze od tego deweloperskiego. Tym bardziej, że musisz pamiętać, że to, co dzisiaj kupujesz deweloperski, za 20 lat też będzie stare, a to z Wielkiej Płyty już jest po prostu stare. Stare w sensie wybudowania, obudowania wszystkim i jakiejś mody na dany typ mieszkania, a nie stare pod względem wykończenia wewnątrz, bo wnętrze sobie można zmienić. Zresztą te mieszkania z Wielkiej Płyty, no niektóre istnieją już ponad 50 lat, przeszły często gruntowne remonty, łącznie z remontami wszelkich instalacji wewnątrz, więc trudno o nich powiedzieć, że jest to starocie. Jeżeli kupujesz takie mieszkanie z Wielkiej Płyty pod inwestycję, na przykład polegającą na tym, że chcesz je potem wynajmować. I to jest też ciekawe. Zakup jest tańszy często niż tego mieszkania z rynku pierwotnego, czy tego mieszkania w bloku deweloperskim. A na tej samej ulicy mieszkanie stojące po lewej albo po prawej stronie, jedno z Wielkiej Płyty, drugie w nowoczesnym budynku, wynajmują się za niemal ten sam czynsz. A uwzględniając, że koszty utrzymania tego mieszkania, o czym mówiłem wcześniej, po tej drugiej stronie tego nowoczesnego mieszkania są wyższe niż tego po tej pierwszej stronie z Wielkiej Płyty, po prostu masz efekt taki, że ludzie będą często chętniej wynajmowali to mieszkanie w tym starym bloku z Wielkiej Płyty, bo musisz pamiętać, że najemca zazwyczaj nie pała jakąś wielką sympatią, albo przynajmniej większość najemców, ja nie mówię o wszystkich, nigdy nie można generalizować, większość najemców nie pała jakąś ogromną sympatią do danego mieszkania. Oni chcą wynająć mieszkanie czyste, schludne, być może z meblami, być może bez i będą tam mieszkali rok, może dwa, może trzy. Nie chcą płacić dużo, to jest ich cel. Nie chcą dużo płacić, bo traktują to rozwiązanie jako tymczasowe. A często o decyzji najemcy może decydować 100-150 zł różnicy w czynszu. Reasumując, kupując mieszkanie tańsze, zarabiasz na wynajmie niemal tyle samo, co kupując mieszkanie o 10-20% droższe. Przemyśl sobie, co się opłaca, tym bardziej, że taki w czasie liczony w stosunku do innych mieszkań spadek wartości tego mieszkania w Wielkiej Płycie, która już była niższa, może być procentowo niższy niż ten spadek tego mieszkania w tym nowym bloku, który za 20 lat i tak będzie stare. Reasumując, trudno poradzić, co masz wybrać. Starą Wielką Płytę, czy też mieszkanie deweloperskie. Decyzje musisz podejmować samodzielnie, kierując się po pierwsze tym, co chcesz osiągnąć, na jaki cel kupujesz to mieszkanie i jak długo masz tam zamiar mieszkać, czy też jak długo masz je zamiar wynajmować, o co chodzi w tej inwestycji. I prowadząc te rozważania, trzeba sobie powiedzieć, to jest dla mnie ważniejsze, a to jest dla mnie mniej ważne.
Chcę mieć duże podwórko? Nie, chcę mieć ogrodzone osiedle i podziemny parking dla samochodu. A może chcę mieć koło siebie przedszkola? A może mi te przedszkola i szkoły nie są potrzebne? Jestem singlem i najchętniej będę mieszkał koło Lasu Kabackiego. W każdym razie, na dzień dzisiejszy niezbyt bym się obawiał kupowania mieszkań w Wielkiej Płycie, bo jak powiedziałem, one są bardzo chętnie brane, bardzo chętnie sprzedawane. I być może w przyszłości będą również łatwo odsprzedawane. Nie przekreślałbym tej technologii i też nie wierzył mitom, że to wszystko zaraz runie. A jeżeli chcecie wiedzieć więcej o rynku nieruchomości, subskrybujcie nasz kanał. Koniecznie piszcie nam w komentarzach także o tym, co byście chcieli usłyszeć, o czym mamy robić audycję, bo to nam pomaga po prostu kształtować dobry program. Dziękuję i powodzenia i nie bójmy się Wielkiej Płyty.